We are lucky today. Tak, to jest hasło dzisiejszego dnia. Były problemy, było pod górkę, zgodnie z zasadą im gorzej, tym lepiej. W pewnym momencie myślałam, że będę wracać do Polski autostopem. Teraz zobaczcie, w miejscu, gdzie nie ma parkingów, znalazłyśmy parking. To są nasze ostatnie, no nie wiem, czy sekundy, czy minuty bez naszej Hani, bez Sunieczki, po którą przyleciałam, jak wiecie, z Warszawy. Gdzieś tutaj są. Mamy znaleźć osobę z zieloną koszulką. No ale wydaje mi się, że Hanie, która jest w ciapki, znajdziemy bardzo łatwo. No kochani, teraz kto pierwszy? To proszę, pokażcie mi paluszkiem, w którą stronę mam się skierować. Szukamy Ewy. To ja Wam jeszcze powiem, kto to jest Ewa. Ewa to osoba, która pracuje, jest tak zwaną rezydentką, czyli mieszka tutaj w Grecji. Wyobraźcie sobie, że pracuje w biurze podróży. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. Pracuje w biurze podróży, które zorganizowało wycieczkę dla Marka i dla Kasi. I w momencie, kiedy okazało się, że Sunia nie może z nimi wrócić do Polski, to wyobraźcie sobie, że ten anioł kobieta wzięła na 2 tygodnie, mając swoje obowiązki, mając pracę, mając swojego psa, wyobraźcie sobie, że wzięła psiaka, nie mając żadnej gwarancji, że ktoś po tego psa przyjedzie. Słuchajcie, głos mi się łamie. Kolejny uratowany. Kto to jest? Zobaczcie, kogo my tu mamy. Tu jest anioł. Zaraz pokażemy skrzydła, bo Ewa musi mieć skrzydła, bo jak ktoś coś takiego robi. Kochani, zobaczcie, to jest Ewa. To jest nasz anioł. Dzięki niej ta Sunieczka nie czekała na plaży. Pojedzie do Polski. Jestem zaszczycona, że mogę kolejnego anioła poznać. Ja jutro z tą malutką wracam do Polski. Łapkę mi chciała dać. Cześć! Słońce! No i słuchajcie, tyle zamieszania. Oto cudo. Małe, kudłate, łaciate. Ale piękne, prawda? Amore. Amore? Jedno słowo, bo zaraz się rozłączymy i będzie chwila prywatności. Ewa. Dlaczego wzięłaś ją do siebie do domu? Po co ci to było? Dlatego, że chciałam pomóc jakiemuś kolejnemu bezpańskiemu psu. W Grecji jest ich dużo, bardzo dużo. No i co tu więcej powiedzieć? Kochani, ciąg dalszy nastąpi.